Słowa Ewangelii według świętego Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: stań tu na środku. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Jezus dostrzega człowieka będącego w biedzie. Wywołuje go spośród innych. Dlaczego Pan go zobaczył? Ponieważ nigdy nie została zniszczona relacja między nim a tym mężczyzną. Przychodząc do synagogi, człowiek dawał wyraźny sygnał, że jest zainteresowany byciem blisko Boga, chociaż nie rozumiał tego, co go spotkało. Jezus uczy go odwagi odejścia od tłumu, wyjścia z tłumu, bycia anonimowym. Trzeba zrezygnować z anonimowości, byciem jednym z wielu, kimś zgadzającym się na to, co przyniesie los, co powiedzą inni. I to wywołanie człowieka z tłumu jest równoznaczne z powiedzeniem mu: powinieneś walczyć, nie wolno się poddawać, nie rezygnuj z życia, ze sprawności fizycznej, sprawności duchowej, moralnej. I ten drugi etap uzdrawiania dotyczy wyprostowania ręki, która była uschła. Odczujmy strach tego człowieka. Jest szabat. Wielu ludzi w synagodze, którzy jako prawowierni Żydzi przestrzegają prawa. Są kapłani, stróże świątyni, czuwający nad świętowaniem dnia szabatu. Chcąc być zdrowym, ów człowiek musi narazić się tłumom, stać się kimś innym od nich w myśleniu, w postępowaniu. Jezus oczekuje, by on stanął przy nim, odchodząc od tłumu. Mówiąc do człowieka, Pan daje mu siłę zaufania, umożliwiającą czynienie tego, o co prosi. Zobaczmy, że ten tłum narzuca określony styl patrzenia. Człowiek pozwala się zamknąć w określonych formach zachowań, które nie są jego osobistymi przekonaniami, lecz będąc wewnętrznie słabym, nie mając sprecyzowanych poglądów, on ulega manipulacji. Jest dobra chwila na dokonanie własnego wyboru, na podjęcie decyzji, która nie będzie zależała od ludzi, lecz skutek jej będzie miał swoje źródło w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Będąc w tłumie, słuchając wielu ludzi, może się okazać, że nie posiadamy własnego kręgosłupa. My kryjemy się za innymi, gdyż nie spieszymy się do poczucia odpowiedzialności za własne życie, czyli za własne słowa, decyzje, wybory. Przychodzi jednak taki czas, w którym Bóg mówi, że trzeba od tego odejść, dokonać radykalnego zwrotu, uzdrowić swoją kreatywność, której symbolem są właśnie ludzkie ręce. Jeśli się za kimś kryjemy, oznacza to, że jesteśmy słabi. Podobnie jak ci, którzy nas osłaniają. Naszym kręgosłupem bywa grupa znajomych, przyjaciół, którzy zawsze nam powiedzą, co jest lepsze. Zobaczmy, idziemy za tym, mając uschłe ręce. Nie uświadamiamy sobie, że my stajemy się ludźmi chorymi, sparaliżowanymi w ten sposób, czyli niesamodzielnymi, nieodpowiedzialnymi
za jakość własnego życia. Jezus pokazał człowiekowi z uschłą ręką, że ze strony tłumu nic mu nie zagraża. Powinien wyrwać się spod jego dominacji. Powinien, ponieważ może to zrobić. Czasem upieramy się przy wizji świata czy środowiska, w którym żyjemy, będąc wrogo do nas usposobionymi. Sądzimy, że to inni zatruwają nam życie. Gdy człowieka nie kochamy, staramy się wpłynąć na to, kim jest, co myśli, co mówi, co będzie mówił, co zrobi. Wybieramy drogę postępowania za innych. Zauważmy, to nie jest miłość. My narzucamy własne poglądy, my nie pozwalamy, aby Duch Święty tego człowieka prowadził w sposób niepowtarzalny. My chcemy poniekąd, żeby on był taki jak my, czyli na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Wydaje się nam, że znamy kogoś lepiej niż on siebie i lepiej wiemy, kim być powinien oraz czym powinien się zajmować. Życie z takimi osobami staje się z czasem nieznośne. Uciekamy od ludzi, którzy lepiej wiedzą, którzy zawsze znają odpowiedź na każde pytanie, wręcz na wszystkim się znają. I z chwilą, gdy nauczymy się kochać siebie w sposób uporządkowany, zdrowy, my odzyskamy równocześnie władzę nad naszym życiem. Przejście od stanu reaktywności do aktywności doda naszemu życiu natchnienia, energii, smaku, koloru. Chory człowiek staje poza zasięgiem negatywnych ocen, niezadowolonych spojrzeń. On zgodził się zainwestować w siebie, patrząc na Jezusa i idąc w Jego stronę aż na środek synagogi. Okazuje się, że człowiek z uschłą ręką reprezentuje tę grupę osób we wspólnocie, która tęskni za wzrostem. Natomiast pozostali zgromadzeni w synagodze są przedstawicielami tych spośród nas, którzy chcą pozostać na takim poziomie, jaki aktualnie reprezentują. Człowiek chory nie wychodzi z tłumu jako ten lepszy od innych, chcący doznać wyróżnienia. Wychodzi, ponieważ tłum nie zabiega o jego uzdrowienie. Zauważmy, że chcąc żyć razem z innymi, trzeba zabiegać o własny rozwój duchowy i moralny. Takim wielkim obciążeniem dla wspólnot są ci, którzy nie chcą duchowo wzrastać. Potrzeba odejść wewnętrznie, często od najbliższych, aby powrócić wzmocnionym i proponującym określoną drogę. Musimy z czasem odkryć, że są osoby, które lubimy i tacy, których nie znosimy. Właśnie konflikty ujawniają, jak wiele jest w nas emocji głęboko ukrytych, a tym samym niszczących. I te negatywne emocje skłaniają do równania w dół. Każdy reaguje inaczej. Jedni zamykają się w depresji, inni uciekają w kompensację, zżera ich zazdrość albo wstrząsa nimi nienawiść czy gniew. Jak to wygląda w moim życiu? Co jest we mnie uschłe? Czy moje ręce są sprawne, będące symbolem kreatywności, tworzenia mojego głębokiego także życia duchowego?